Jest z nami zadowolony Hubert Szymajda po debiutanckim TFL Thunderstrike. Powiedz mi, twój przeciwnik był debiutantem, często wszedł z tobą na wymiany w ogóle, czy w którymś momencie ciebie skrzywdził? Tak, kilkakrotnie trafił tam chyba w drugiej i trzeciej rundzie. Jeżeli mam być szczery, Przemek mnie zaskoczył. Oglądałem jego walki amatorskie sprzed roku i miałem po prostu takie założenie, że albo przez ten rok ciężko pracował, albo po prostu na leniuszka i wziął tak walkę z doskoku, ale naprawdę pozytywnie mnie zaskoczył. Zaprezentował świetny poziom, stoczyliśmy w pełnym dystansie walkę. Jak na debiutanta, to naprawdę wróżę mu niezłą karierę. Wspomniałeś tutaj przed wywiadem, że trenujesz w Świdniku, też tutaj w Lublinie. Właśnie czułeś ten doping miejscowej publiczności? Tak, coś świetnego. Pierwszy raz walczyłem właśnie dla swojej publiczności. No naprawdę jest to duże wsparcie i dużo to pomaga w klatce, jeżeli ktoś 50 osób krzyczy za tobą, więc no naprawdę po prostu jakbym drugie życie dostawał w tej klatce. Trzecia wygrana z rzędu bez porażek, to dla ciebie ma jakieś takie znaczenie, żeby zachować taki niepokonany rekord? Znaczy moje podejście ogólnie do walki jest raczej zdrowe, traktuję to jako doświadczenie, no ale wiadomo, ktoś, kto jest niepokonany, stanowi lepszy produkt, jeśli chodzi o organizację i jakichś potencjalnych sponsorów. No jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu, że właśnie to jest moje trzecie zwycięstwo z rzędu. Dwie walki miałeś poprzednie na PLMMA, teraz właśnie na TFL. Będziesz tam jeszcze wracał, coś konkretnego? Masz jakieś plany związane z PLMMA? Tak, prawdopodobnie w lutym będzie organizowana gala w Bieżuniu przez mojego przyjaciela Kamila Bobkowskiego, który też dzisiaj był w moim narożniku. Jeżeli Kamil zaproponuje mi walkę, myślę, że spokojnie ją przyjmę. A ile się przygotowałeś do tego pojedynku? Można powiedzieć, że o pojedynku się dowiedziałem tak w rzeczywistości na 2 tygodnie przed. Jednakże wcześniej po kontuzji od lipca cały czas trenowałem. Po drodze była walka na profesjonalnej lidze MMA. I można tak uznać, że po prostu od tej profesjonalnej ligi, od walki 21 września. Pierwsza rzecz, jaką zrobisz dzisiaj po wygranej, po tym jak trochę się ogarniesz w szatni? Będę trzymał mocno kciuki za pozostałych zawodników, a w szczególności za Michała Bartaszewicza, który też dzisiaj będzie toczył z Jakubem walkę. Super, dzięki bardzo za wywiad i życzę powodzenia. Dziękuję uprzejmie. Dzięki.